So the service we provide, XPO, do all the logistics for Ted Baker. There are loads of different kinds of jobs that we've got here. It all depends on which department you work in. If you're on inbound, you'll do unloading, you'll de-stuff containers, you'll do booking in. We've got forklift drivers, so we've got people wrapping pallets. If you're on picking, there are loads of different types of orders that you'll need to pick. XPO, Ted Baker, it's a big site, Staff Line Supplies, about 200 staff. At the minute, we've got about 100 staff, where it's going to go up to 200 during the peak periods. Within every department, there are at least 10 different tasks, and we multi-skill operatives between departments and between tasks, so nobody ever gets bored, and we want them to learn as much as possible. I enjoy working here because it's a nice workplace with many cultures, many nationalities, a lot of interactions, people that help you learn new things. Since my first day, I was fascinated by everything, all the system, all the processing, all departments. It was something new, something that I wanted to learn. We're all about reward and recognition here, so we expect the best from people, but we reward people for the hard work that they do. The fastest picker quite often will win a prize, the fastest packer wins prizes, we give away goodie bags, we give away free holidays. The facilities are absolutely fantastic. We've got an amazing restaurant. The engagement team are always looking at different ways to engage the staff, and the way people are treated here is really, really good. So any staff line employee that comes here should feel like on the very first day, they are part of the Ted Baker family. And we've all met Ted Baker, the closest man to Ted, the guy who runs the company. And we feel part of his family. As a staff line employee, you should feel part of that extended family and that you actually work for Ted Baker. I enjoy working for Staff Line because it's a company which wants to invest the time and money in you. I met a lot of good people which helped me out to develop myself. I enjoy working here because it's a friendly and welcming environment to be in. It's great for meeting people, creating new friends and stuff like that, and I think that's what they thrive on and do well at. And the opportunities for development are absolutely amazing here. We have loads of agency colleagues that have come in. They've shown some real determination and some great skills, so we've invested in them, we've sent them on courses, we've given people apprenticeships, and they've worked their way up into like a team leader or senior op position, and then onwards and upwards to section manager. We say in XPO, you grow. Witamy w filmie instruktażowym firmy XPO w Niuehain. Omówimy w nim krok po kroku najważniejsze czynności. XPO to całkowicie nowe Shared Fresh Center w centrum Holandii. Codziennie zaopatrujemy tysiące supermarketów na terenie kraju produktami takimi jak ser, sałatki, świeże soki czy ciasto. By dostarczać żywność na czas, pracujemy na dwie zmiany: od 19 do 5 i od 5 do 15. Tygodniowo wykonujemy ponad 6 milionów zamówień. Przed rozpoczęciem pracy każdy nowy pracownik przechodzi dwudniowe szkolenie, podczas którego przedstawiamy wszystkie czynności i panujące u nas reguły. Na terenie firmy znajduje się dużo miejsc parkingowych. Jeśli przyjeżdżasz do pracy grupowo, możesz korzystać ze specjalnych miejsc carpool. Są też charakterystyczne parkingi dla pojazdów hybrydowych i miejsca dla rowerów. W stołówce, w której możesz spędzać przerwy, dostępna jest kawa i herbata. Można także kupić ciepłe i zimne przekąski.
Obok stołówki znajduje się palarnia. Jest to jedyne miejsce na terenie firmy, w którym można palić. Biuro Pośrednictwa Pracy znajduje się zaraz obok recepcji. Można się tam udać w razie pytań dotyczących urlopu, umowy o pracę, zarobków czy paska wypłat. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 17. Podczas każdej zmiany dostępni są flex-koordynatorzy, do których można się zwrócić z wszelkimi pytaniami. W pierwszym dniu pracy otrzymasz od nas swoje własne elektroniczne klucze, tak zwane tagi. Pierwszy tag otwiera i zamyka osobistą szafkę. Drugi klucz udostępnia wejście do magazynu i jest potrzebny do rejestrowania czasu pracy. Przyciśnij zielony przycisk, przyłóż tag do czytnika i wpisz swój numer osobisty. Wylogowując się, wystarczy przyłożyć tag do czytnika. Powtórz tą czynność za każdym razem, gdy opuszczasz halę. W XPO możesz pracować jako zbieracz zamówień lub operator wózka widłowego. Praca w naszej firmie to praca ze świeżymi produktami, dlatego cenimy sobie higienę i czystą odzież. Rozpoczynając pracę, nie zapomnij zabrać obuwia ochronnego oraz dokumentu tożsamości. Ponieważ będziesz pracować w niskiej temperaturze, upewnij się, że jesteś ciepło ubrany. Biuro pracy udostępni Ci odpowiednią kurtkę, czapkę i rękawiczki. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego prosimy, byś zapoznał się z zasadami panującymi w XPO. Jedną z zasad, które należy przestrzegać, jest poruszanie się wzdłuż wyznaczonych ścieżek ARBO. Podczas pierwszego dnia pracy zapoznasz się z koordynatorem, który stanie się Twoją osobą kontaktową. Koordynatora można rozpoznać po zielonej kurtce. Na hali znajdują się również pracownicy noszący czerwoną kurtkę z napisem Oplider Trener. Oplider to osoba, która podczas treningu zapoznaje Cię z pracą w XPO i zna wszystkie reguły obowiązujące w firmie. W razie problemu zawsze możesz się do niej udać. Po rejestracji udajesz się do punktu wydawania słuchawek i terminali systemu Voice Picking. Jest to skomputeryzowana metoda, która będzie stosowana podczas dalszych czynności. Odebrany terminal należy zsynchronizować z własnym numerem identyfikacyjnym i głosem, odpowiadając na zadawane komendy. Wszystkie polecenia wypowiadane są w języku angielskim, dlatego ważna jest dobra znajomość tego języka. Produkty można zbierać na dwa sposoby. Składając tylko jedno zamówienie, można wykonać je pieszo, korzystając z jednej platformy – roli. W przypadku większej ilości zamówień korzysta się z elektrycznego wózka ETP, do którego przypina się więcej platform. Obu sposobów zbierania zamówień nauczysz się podczas treningu. Zbieranie zamówień. Zbieranie zaczynasz od wysłuchania zamówień. To, w którym korytarzu i na jakiej lokalizacji powinieneś zacząć, będzie precyzyjnie powiedziane. Następnie udajesz się na wyznaczane lokalizacje i zbierasz produkty w kolejności, którą usłyszysz w słuchawkach. Przy każdej lokalizacji należy sprawdzić kod i potwierdzić, wypowiadając słowo widniejące obok cyfr. Dopiero wtedy komputer potwierdzi, czy czynność została wykonana poprawnie. Może się zdarzyć, że znajdziesz uszkodzony produkt. Należy wtedy powiadomić koordynatora, który zarejestruje usterkę lub braki na danej lokalizacji. Gdy zamówienie jest gotowe, czyli że zostały zebrane wszystkie produkty przekazane przez terminal, należy udać się do drukarki do etykiet. To polecenie usłyszysz w swoich słuchawkach. Na etykiecie widnieje ilość krat, które należy policzyć, by sprawdzić prawidłowość wykonanego polecenia. Następnie należy odstawić platformę na wyznaczone miejsce, które również widnieje na etykiecie. Stąd wózki zostaną załadowane do ciężarówek, a Ty zaczynasz przygotowanie kolejnego zamówienia. Jako zbieracz zamówień pracujesz w teamie entuzjastycznych i ambitnych kolegów. Każdy z Was ma to samo zadanie, a my jesteśmy po to, by Wam pomóc. Trenerzy i koordynatorzy będą udzielać wskazówek, jak efektywnie zbierać produkty. W firmie XPO Niue Hain możesz również pracować jako kierowca ciężarówki lub kontroler towaru. Dajemy Ci możliwość pracy w firmie pełnej wyzwań i zróżnicowanych czynności, gdzie liczy się Twój niezależny tryb pracy. Dziękujemy za uwagę i życzymy Ci udanej współpracy.